Pani Karolina Pawliczak, wniosek formalny, proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w sprawie uzupełnienia informacji ministra sprawiedliwości, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie skandalicznych wydarzeń, które wydarzyły się w naszym mieście, w mieście Kaliszu, gdzie nacjonaliści spalili w centrum miasta statut kaliski. Działo się to wszystko pod osłoną czy pod parasolem służb i policji. Prosimy o informację, dlaczego tak się stało. Kaliszanie, mieszkańcy naszego miasta oczekują dokładnych informacji w tej sprawie. Są tu na tej sali posłowie i posłanki z naszego wspólnego okręgu. Dlaczego państwo nie reagujecie? Dlaczego państwo w tej sprawie milczycie? Oczekujemy szczegółowych informacji w tej sprawie. Szanowni Państwo, Kalisz to miasto otwarte, miasto tolerancyjne, wielokulturowe. Dziękuję i chcemy, bardzo. Żeby takie pani pozostało. Poseł, a ci, którzy są odpowiedzialni za poseł, te wydarzenia, muszą... Pani poseł, po pierwsze, pani poseł, za chwileczkę będziemy głosować wniosek o przerwę, bo to jest wniosek formalny. Natomiast bardzo panią proszę, proszę nie mówić o braku reakcji. Reakcja była natychmiastowa. Wszyscy potępiamy, pani poseł, to, co się wydarzyło w Kaliszu. Prokuratura podjęła działania, został schwytany sprawca. Pani poseł, mówienie, że nic się nie robi w tej sprawie, jest po prostu nieprawdą.